Cześć, witajcie z tej strony Mafia Solec. Ja witam was w nowej grze, moi kochani, to 60 sekund. Nie wiem, zobaczymy, może to taka jednorazowa gra, ale naprawdę gierka mnie strasznie wciągnęła. Zagrałem sobie wcześniej, że dwa razy. No muzyczka tu jest po prostu przekozacka. Zaraz zobaczycie mniej więcej, na czym ta gra polega. Zobaczymy, jak będzie fajna liczba łapek i będą pozytywne komentarze, to zagramy sobie w tą grę jeszcze raz. Także bez zbędnego gadania, lecimy. Tutaj nowa gra oczywiście, apokalipsa, bo jak bomba pierdolnie. No nie wiem, może weźmy sobie na początek normalny, nie wiem czy mi się uda, wcześniej grałem tylko na łatwym i to tak nie za bardzo mi też szło. Ale no, możemy spróbować, także rozpocznij grę. Mamy kilka sekund na zobaczenie co gdzie jest, tu mamy radio. Tu nic ciekawego, tu dzieciak. Dobra, bierzemy dzieciaka. Bierzemy puszkę. Dobra, spadamy. Mamy 60 sekund na to w tej grze, aby zabrać najważniejsze rzeczy do schronu, tak żeby przetrwać jak najwięcej dni. Już więcej nie wejdziemy. Dobra, spadaj, spadaj, spadaj. Dobra, bierzemy rodzinkę, bo to najważniejsze. Raz. Maska, przyda się. Bujaj się tu. Maska jest, strzelby już nie weźmiemy, nie mamy miejsca. Wyrzucaj. Gdzie mamy tą, naszą grubą córkę? Jest apteczka, apteczka się... Kurde, serio? Dobra, mamy mało czasu. Wrzucimy apteczkę, wrzucimy coś do żarcia i spadamy. Bierz tu jeszcze wodę, tu widziałem. A nie, to jest żarcie. Nie wiem czy zdążymy. Dobra, spadamy, bo nie zdążymy, nie zdążymy, nie zdążymy. I dobra, lecimy do schronu. Także wyrobiliśmy coś tam, wzięliśmy, zobaczymy jak to wyjdzie. Muszę niestety robić cięcia, z racji tego, że mi strasznie wywala nagrywanie, ale mamy niedużo rzeczy. No nic, zaczynamy naszą przygodę. Kurczę, naprawdę bieda w kraju, jak sami widzicie, mapy nawet nie zabrałem. Nawet mi się tutaj nie udało też zabrać chyba walizki na poszukiwania, bo nie zaczęli wejść od schronu. No ja też was rozumiem, na razie pierwsze dni poradzimy sobie bez jedzenia. Tak, okolicy, co się zmienia, wszystko dobrze. No ale fajnie by było, gdyby bomba nie pierdolła, ale że bomba wybuchła, także nie możemy nic zrobić. Mamy dzień drugi, jak widzimy, tutaj nasz Tadzio strasznie już zarośnięty. No nasza, poczekaj, jak to, Tadzik, na górę. On dobrze, że ich na dół przyniósł, to jest ta, no jego żona, jak ona miała tam. Mniejsza z tym. Hania, nie Hania, kurna, dziadu, że mnie oglądał. No mam przeróżenie, że mamy, będziemy mogli wypuścić. No schronu, nie wiem czy tak będzie. Ten twój spokój, dzisiaj są ranki, także dzisiejszy super. Dzisiaj bez jedzenia, oczywiście damy sobie jeszcze spokojnie radę. Mówi wygląda, że ekspedycję super. Tak, Timmy jest pełni sił i optymizmem. Dobrze, także Timmy, idziesz na pierwszy bój. Dostaniesz, poczekaj, od rana czuliśmy, że będę ktoś... Wow. Jeżeli oby... No dobra. A mogłem... Mógł pójść z pustymi rękoma. No nic, Timmy, liczę na ciebie. Mam nadzieję, że nie zginiesz od razu w pierwszym odcinku. Cokolwiek to było, martwe całkiem nie żyły. Także Timmy, kozak. Jak najbardziej. Mary jasne, musi się napić. Zaraz zobaczymy jak tam stan naszych. Pragnienie, 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 pragnienie. Sprite. Okej. Czasem pić, rozumiem wasze potrzeby, ale niestety jeszcze dzisiaj dacie sobie radę. Najwyższy czas wybrać osobę, która zajmie przyszłość naszego miasteczka. Ty sobie daj... Nasza gruba córka mogłaby wyruszyć na wyprawę z racji tego, że mogłaby trochę ujeść. Mogłaby też trochę zjeść i najwyżej później się zabije i przerobi? Nie no, żartuję przecież. Córka pójdzie na pierwszy bój, bo myślę, że taka dość sprytna powinna ona być. Jak słyszycie, wyszła. No i teraz poradziłem sobie bez córki, także teraz będzie dopiero jedzonko. Tutaj zupy nagotuję, kurwa, pomidorówka tu jest. O panie. Naprawdę, za pierwszym razem jak grałem na łatwym, tyle żem rzeczy na je i jeszcze ciut, że nawet sobie nie zdajecie sprawy, nie?
W ogóle czekajcie, bo już nie zapomniałem. Pragnienie. Jeszcze jeden dzień, na pewno dacie sobie radę. Niech wraca szybko. Może najwyżej się napił. No nie wygląda dobrze, ja nadal widzę, że jest ok. Pozostałe zapasy na razie jeszcze racjonalne. Ktoś bardzo poważnie pukania we władz. Boimy się otworzyć, ale przecież mogą wieści. Prawda, czy daje się. I to jest najbardziej podchwytliwe, nie? Nawet. Jeżeli. I teraz, czy powinniśmy otworzyć? Ja bym dał nie. Przez to już raz przegrałem, mam nadzieję, że na początku mi tego gra nie zrobi. I damy radę, jest piąty dzień, to nie jest na razie koniec. Promieniowanie, no, jak nasza Jimmy i Jennifer Lopez wraca. Totalnie cicho, ale ktokolwiek zami odszedł, mam pojęcia, kto to mógł być. Czy ktokolwiek się dowiemy? Nie wiadomo, czy się dowiemy. Mógł być to też sąsiad, któremu strasznie chciało się pić i chciał opierdolić nam zapasy. Albo też mogło być to wojsko, ale prawdopodobnie nie, ponieważ gramy dalej. Ted bardzo jest spragniony. Masz odwodnienie? Nie. Masz odwodnienie? Nie. Dacie radę, jeszcze jeden dzień spokojnie powinniście wytrzymać. Co tu będziemy mieli? Jeszcze nic. Czekamy, tęsknimy za naszym normalnym życiem. Przestrzeń, niebo, jedzenie. Zamknij się, mamy na razie co jeść. I oby tak zostało. Co? Czemu umarli z pragnienia? To przecież do odwodnienia by to powinno się doprowadzić. Co tu się porobiło? To najgorszy na sko... Ja pierdzielę sobie. Serio, żeś dwie zupy przyniosła? Ej kurczę, wcześniej jak grałem, to dopiero jak mieli odwodnienie, to... Aj, dobra. Coś tam chyba pisało, że 4 dni jest... Dobra, wiem gdzie. To koniec. Zmartwych odwołanie. Dobra. Dun, pam, pum. Co 4 dni muszą pić. Pamiętajcie o tym. Ja też będę teraz już pamiętał. Pierwszy dzień. Dobra, wiem o wszystkim. 4 dni, pamiętajcie. Trzeciego dnia zawsze trzeba już pić, bo... Nie ma co, drugi dzień, drugi, już tam początek, no kurczę, chciałbym chociaż tak z 15-20 dni, żeby było. Mam nadzieję, że nam się teraz uda, ale mamy żarcia, jak mamy mało wody, zobacz, o kurwa, mamy tylko jedną wodę. Ciekawe, dziwne, za dużo żarcia wziąłem. Dobra, jeszcze dzisiaj polecicie. Coś przygotować się na ekspedycję. O i teraz to, moglibyśmy przy... Wcześniej tam gdzie było i tutaj kolejna szlak, kto trafił, zalewa nas łopata. Oho, dobra, mapa się może przydać. I będziemy mieli wodę może, się uda, bo tam widzieliście, tutaj jakaś powódź jest, kurwa, radio się rozwaliło, nie? A jeszcze nic z nim nie zrobiłem. Minus jedno radio, czemu? Ale czeka nas dużo sprzątania, no rozumiem, no bez wody ten nie przetrwa, no kurczę. Wszyscy spragnieni, strasznie. Dobra, dostaniecie każdy po małej. Żarcia wam mogę dać, może wam się odechce pić. Bo żarcia mam do bólu. Kto dzisiaj może pójść na ekspedycję? Tu mucha lata. Może wybierzmy naszego ojca, który to jest głową rodziny i powinien od samego początku dać takie, wiecie, hasło do zwycięstwa. Musimy przetrwać w warunkach, spokojny dzień, na wagę złota, dobrze, Mary, przynajmniej poranek. Dobra, tutaj lecimy sobie bez... Aha, nie mamy nic. Pływamy po zupie, w jadą kącie, wypełnia się po brzegi. Wygląda na to, że obu powiem, błyszczące wielkie. No rozumiem, dokładnie tak samo było, jak mówicie. I teraz, dzień piąty. Dobra, nasi na razie dają radę. Przydałoby się coś ciekawego, jakaś wymiana, ktoś coś, żeby nam, wiecie, oddać wodę. Lecimy kolejny dzień. Później się robi nieciekawie, no tutaj kurczę, lipa totalna, że pragnienie już jest. Dobra, pierwszy dzień pragnienia, pamiętajmy o tym. My nawet nie mamy co pić, czekamy na ojca, no tutaj już nic nie możemy zrobić. No nawet sobie nie pograłem, możecie sobie pograć w szachy jedynie, ale i tak pewnie nie umiecie. Ojciec wraca, są dwie wody, jest strzelba, brawo, brawo ojcze, kurde, ojciec jest chory, ale mamy apteczkę. Już cię leczę, mój drogi przyjacielu. Kto co? Pragnienie. Głód, dobra, ojciec zostanie wyleczony. Czekajcie, tutaj mi się to schowało. Powinniśmy dać radę. Dwie zupy jeszcze i dwie wody, strzelba, kurczę, no ojciec, że się Jezu, jeszcze dezodorant na muchy, na wszystko, Ted jest głodny, ja cię rozumiem. Dostaniesz pozycję, brawo. Albo nie,
Jeszcze jeden dzień polecimy. Ojciec, jak się tylko naje. Przygotujmy się na ekspozycję. O, dobra, poczekaj, nigdy nie zmieniłem zobaczyć ten dobra, wiadomo, że tak, że zapewne, że go nie wszystkie szczury w okolicy złoty. Dobra, ważne, że mamy, tak? Damy radę spokojnie. Dzień ósmy, promieniowanie zaczyna powoli występować. Co się tutaj u nas będzie działo? Pragnienie, pragnienie, nie ma szans, pragnienie. Wszyscy najwidoczniej chcą się napić. No i tak zrobimy. Bardzo spragniony wygląda na to, że... Musimy jakoś sobie chyba poradzić. Nie są głodni, ale... Albo nie, nie będę im dawał żarcia. Jak będą potrzebowali. To teraz wysyłamy na ekspedycję. No. Jako, że kobiety mogą tutaj swoją urodą coś zrobić, może nawet jakiegoś zombiaka przekupić, coś w tym stylu, no niech idzie! Niech idzie, nie będzie rzędzić ryja w domu. Choć i tak wszyscy siedzimy cicho, są, jesteśmy załamani, zup mamy pod dostatkiem. Czytamy, co się dzieje. W tych warunkach każdy spokojny dzień jest na wagę złota. No tak jak mówiłem, dlatego wysłaliśmy żonę, kto rano wstaje, temu wuj... Wuj sam daje. Aha, wtedy... No, dobra, rozumiem. Tak, dokładnie. Zawsze zwierzę domowe, ale nigdy nie mógł się kot, pies, bo na nie teraz mogę własną kolonię karaluchą. Dobra, damy tą broń, jak on to wyszczylo karaluchy. Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś strzelał w karaluchy, ale... Ale ważne, że broń jest, nie popsuj jej. Dobra, poczekajcie, najważniejsze, co jest z wami? Ted, jejku, jacy wy jesteście normalnie, żona poszła, wszyscy spokojni, najedzeni, nikt nie woła, nikt nie płacze, super, cieszę się, bo mamy jedną wodę, czekamy, aż żona wróci. Kurczę, no ile wy tu macie tych karaluchów, co wy się nie myje, tu nawet? Ja pierdzielę, masakra jakaś, ja wcześniej jak grałem, to w ogóle tego środka nie używałem i było wszystko w porządku, a tu środek, szelma, wszystko, o Jezu, dzień 11, żona nie wraca. Głód, pragnienie. Dobra, ojciec zje. Wy wytrzymacie 3 dni jeszcze. Ojciec jedzonko. Dobra, czekamy na żonę. Nie mamy niestety radia. Radio się zepsuło, to jest najgorsze, bo nie możemy sobie posłuchać, czy idą po nas, czy też nie. Żona jeszcze nie wraca. Dobra, wy po jedzeniu. Jeszcze jeden dzień i później dostaniecie picia. A dalej to nie wiem, czekamy na żonę, bo... Wy po jedzeniu. Tym, 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 tym. Tamta muzyczka była fajniejsza. Jest żona, wraca, jest woda, je... O, żeś kurwa, jakoś ty chora wróci. Ale poobijana, zobacz ta, ile ona wywalczy. Łomatko na bimber przyniosła. To ruskie pewnie tam na dworzu. Ale żeś się kobito, głód, choroba, zmęczenie. Kurwa, żeś nie przyniosła ty. Głód, choroba, pragnienie. Radio przyniosłaś, mój Jezu. Wszyscy cię tak kochają teraz. Czekaj ta. Ale żeś ty naprzynosiła wody. Już ci, już dostajesz wszystko. Pragnienie, głód. Tutaj jest, pięknie, super nam to idzie. Ale żeś nanosiła tego. Ja to tak bym ci chciał naprawdę pomóc, no ale ja nie mogę ci. No co... Aj tam, dobra, wytłuczemy te karaluchy, w piździe, wszystkie, ale mamy drugi środek. Oj, trochę senność tutaj zaczyna nam pałać do naszego bunkru, team i wszystko zadowolone, no nasza jest zmęczona i chora. Co ja ci mogę, kobieto, zrobić? No, masażu ci nie zrobię, no. Minus jeden środek. Okej. Damy radę, musicie dać radę. Kto pójdzie na ekspedycję? No to teraz wypada na chłopaka, jak tak... Chłop, dziewczyna. Musimy dać radę. Syn już idzie, no ja nic nie poradzę, no musisz jakoś przetrwać. No ja zasługuję na jedzenia, wtedy ten był głodny brzuch. Głód. Dobra, widzę, że jesteście głodni. Jedzenia wam mogę dać. Ty i ty jecie. Mama na razie czeka, mama obolała. Ała. Widzicie? Nie wyłączajcie nigdy po pierwszym odcinku, bo to nam dobrze wyszło. Zobaczę, może ten pierwszy nawet wywalę, bo tak strasznie szybko nam przeleciał. Zobaczę, jak będzie coś ten... Z tego fajnego, jak daleko nam się uda zajść, to ten zostawię. Dobra, ojciec nam tu Tadek, nasz zarósł. Kto wie,
Dobra, woda jest wtedy, gdzie jest potrzebna. Głód, pragnienie, pragnienie. Dobra, nasza dostanie jedzenie. Wy jeszcze sobie dacie radę. Kur! Nie klikłem radia! A mogliśmy nasłuchać, co się dzieje. Pragnienie, choroba, pragnienie. Tym, tym. Co się dzieje? Chcę korzystać z radia, alternatywy bez troski. Kurde, wiem, że nie skorzystałem, mój błąd, nie zauważyłem tego, powinien się czegoś napić. Matka wam tyle naniosła, że nie będę wam dzieciaki żałował, matko i córko. Pogrejta w szachy, pogrejta w szachy. Dobra, chociaż... Śmichy, chichy tutaj takie, matka nadal chora. O Jezu, Mary Jane, Ted, syn nie wraca, mam nadzieję, że tu zapełni się, na zakupach w Kauflandzie będzie wszystko powykupowane. No minus jedne szachy, ja rozumiem to, nie ma co narzekać, mogło być gorzej, też tak myślę, zdrowie to już nie to. No ja rozumiem, że mamy chorą tutaj naszą głowę rodziny, jest, mamy radio, włączamy radio, oby się nie zepsuło po pierwszym włączeniu i słuchamy. Aż poprzysypiali, no najwidoczniej Radio Maryja się załączyło. No kurde, syna nie ma w domu. Można wyjść i jest o wiele bezpieczniejsze. Mam nadzieję, że nasz syn uniknął tego. Dobra, co wam tu potrzeba? Choroba, Ted. Widzę, że na razie jest wszystko w porządku. Bardzo mnie to cieszy, dlatego lecimy sobie dalej. No przydałaby się tylko apteczka, no, o nic więcej was nie proszę, jak tylko o apteczkę, dzień 20. Promieniowanie, a syn nie wraca, mam nadzieję, że i on nie będzie chory, bo to by była naprawdę tragedia w naszej rodzinie. Tutaj na Irene ma świetna zabawa, że jakieś 3 minuty, a potem ciągle literkę z Mary Jane została osłabioną od jedzenia, serio. Pragnienie, pragnienie, głód, głód. Czekajcie, zrobimy tak, że jeszcze jeden dzień polecicie sobie. Nie mamy nic, żeby pograć. Nie mamy w nic, żeby pograć. Jest, syn wraca i co? Ja pierdzielę, chory. Maskę przyniósł. Jest apteczka, dobra. Matka jest najbardziej obolała. Dlatego mama będzie się leczyć. Jest maska, jest sikie. A brawo synu, tak takiego cię wychowałem. Normalnie ci kupię rower, jak wrócimy do domu i matka przeżyje i wszyscy. Czekajcie. Powiedz mi, co ty chcesz, jesteś głodny, spragniony. Dobra, wszyscy dostanie ta po jednym. Zasłużyliście se na to, no. Ekspedycja, trzeba szykować do ekspedycji. Włączamy radio. Może się uda, nie wiadomo. Oby się udało. Matka, mam nadzieję, że wyzdrowia. Matka, Boże, jakoś ty piękno jest. Dobra, super, mama jest zdrowa. Nawet widzę, humory dopisują, nie, że nawiązaliśmy kontakt, wojsko wciąż funkcjonuje, będą je... Aha. Przybędą nam z pomocą, musimy tylko cierpliwie czekać. Aha. Bo głosie... Pomoc jest w drodze, mamy czekać na dalsze instrukcje i trzymać radio w dobrym stanie. Dobra, ja postaram się go nie zepsuć. Synu, synu ty mój. Dobra, wy jesteście wszyscy wypoczęci. Nie ma sensu, wysyłamy naszą córkę na ekspedycję. Mogła wziąć maskę ze sobą, ale miejmy nadzieję, że da radę, nie wróci chora. Poszła na zewnątrz, niech wraca szybko. Dobra, jak najszybciej dzień ten minie. No nasz syn, no nie jest w za ciekawym stanie. Dzień 24, gil z nosa, pięta obtarta, oczy podkrążone pewnie od ćpania. Ale kto wie, co on robił tam na zewnątrz. To nie jest czas ani miejsce, by żyć przeszłością. Musimy skupić się na dniu dzisiejszym i jutrzejszym. Timmy bardzo głodny, dobrze osłabiony. Strudzenie, choroba, głód, pragnienie. Głód, pragnienie, pragnienie. Ktoś jeszcze jest głodny? Jest ojciec głodny. No ojciec najwidoczniej bardzo, bardzo nam tutaj głoduje. No niestety nie...
Nie, już wypryskałem, co miałem wypryskać. Ja nie wiem, wy się potruliście tam może przez to, no bo to jest aż dziwne. O, brudni, kurcze. O Jezu, jakie karaluchy, ble. Zmutowany karaluch. Że nie pogryzł mi tu nikogo. Ted, strudzenie, głód. Ty, przecież ty, a ty nie jadłaś przed chwilą. Dobra, co tu się, co tu ciekawego? O kur, spójrzcie. O Boże. No co ja wam zrobię, że nie mogę nic z tym zrobić? Mucha tu mija lato jeszcze, kurna dzio... O! Nie mogę nic zaoferować z zawody, no niestety. Na handlarz był, był handlarz. Jest, córka wraca, i co? Nie ma apteczki, rozjebana, o Jezu. Ty żeś amunicję tylko żeś do strzelby przyniosła. I nic ciekawego. Głód, zmęczenie. Dobra, ty dostaniesz zmęczenie. Dobra, ty dostaniesz coś do jedzenia. Omówiliśmy nas handel, ja mam nadzieję, że zrobiłeś handel, że to specjalnie nie był specjalnie zadowolony. Co ja ci o Jezu, żeś wody nanosiła znowu. Ale apteczka, apteczka dla matki najbardziej najpotrzebniejsza dzisiaj. Głodna jesteś. Dobra, poszło. No ja ci bym dał tą apteczkę, ale nie możemy. Lecimy dalej, kogoś trzeba wysłać na ekspedycję. Niech to się stanie jak najszybciej. Mamy teraz strzelbę, także mógłby nasz ojciec wziąć strzelbę. Dobra, zobaczmy. Czekajcie. Ktoś co... choroba, pragnienie. Dobra, jeszcze po jednym dniu wytrzymacie. Dobra, chce się napić, ja rozumiem. Kto wychodzi na ekspedycję? Ojciec, od początku kolejka. Ojciec tutaj myślę, że powinien dać radę. Nie wiem, czemu nie mógł zabrać strzelby ze sobą. To mnie najbardziej teraz dziwi. Pragnienie. Dobra. Ja nie będę was tutaj przemęczał, bo to mogą być ostatnie wasze dni. Młody, jedzenie, woda, woda, woda. Jakoś powinniśmy sobie dać radę. Nie mamy latarki, żeby się nawet w cienie pobawić. Nic nie mamy. No już wiem, że przesypiacie, no... Kurde, najważniejsze jest też pobrać jakieś gry ze sobą. Co ona tu? Schudnięcie? Nie. Strudzenie. Ja już myślałem, że nam nasze trochę schudnie. Kurde, ale odcinek nam wyjdzie nawet spory. Ojej, czekajcie, co? Samoloty surowce... Poczeka, nie kosztują baterie do latarki, zwłaszcza, że aktualna sytuacja gospodarcza, zwłaszcza... Aha, dobra. No z latarką tu coś związane, nic nie poradzimy. Czekamy kolejny dzień, aż ojciec wróci do domu z apteczką. Teraz najważniejsza jest dla mnie apteczka. Żeby on przyniósł tą apteczkę, byłoby naprawdę wspaniale. Głód. Okej, okay, pamiętajmy, że to jest pierwszy dzień głodu i jeszcze dwa dni je przeciągniemy. Dzień dwa, może ojciec wróci. Dobra. Dzień 31. Dobra, widzę, że już oczy podkrążone. Młody, ty też coś? Dobra. Dzień jedzenia. Dwa dni na... Damy jakoś chyba radę. Mamy strzelbę. Dobra, weźcie strzelbę i poślejta w te karaluchy. Może się uda coś... O! Coś z radiem będzie. Dobra, karaluchy zniknęły. O to chodziło. Karabin. Ech. Pragnienie, głód. Pragnienie. Dobra. Masz to. Damy chyba jeszcze dzień. Poczekajcie. Przekonana, że przez nasze gnody znalazła się samotna. Nie mam pojęcia, co to jest, a może to być początek czegoś. Potrzebuję butelki wody, by podlać nasze marzenie. Poczekajcie, czekajcie. Nie wiem. Spróbujemy? Mamy trochę tej wody. Zobaczymy, czy to bardzo dużo nam wody zabierze. Oby nie. Dobra. Gdzie w ogóle to się hoduje? Dobra, jedną butelkę wody. Głód, pragnienie. Dobra, ty jedzenie i wodę. Aha, dobra. A czekajcie, przeczytamy tu. Raz kozi śmierć, nasze nasionko, woda, pragnienie Mary pełnym optymizmem. No ja też żyję pełnym optymizmem, ale myślę, że się stanie. Ty chciałeś jeść, a wy po wodzie, tak? Dobra, jest okej. Okay. Jest całkiem... Poczekaj, Timmy. Dokładnie, pogawędźcie troszkę z nim. Może... Jest, ojciec wraca. Jest apteczka. Boże, ojciec... O Jezu, ojciec chory. Ale dobra, teraz najważniejszy jest Jimmy. Brawo, ojcze.
Ażeś naprzynosił rzeczy, ja cię kręcę, 4 żarcia, 4 tego, apteczka, naprawdę jestem mega zaskoczony twoją postawą. Jak ty dzisiaj nam tutaj rozwiń, ale nam odcinek wyjdzie długi, kochani. Ja cię kręcę. Dobra, Jimmy idzie na leczonko. Ojciec, ty pewnie tak, głód, choroba, strudzenie, głód, no to dostaniesz jedzenie. Dobra, ktoś na ekspedycję idzie teraz szukać coś dla... O, byśmy właśnie w trakcie... O... Nie mamy, żeby się z wami podzielić, naprawdę my sami mamy mało. A wprawdzie mogłem być bardziej litościwy. Dobra, ważne, że Jimmy żyje, strudzenie, głód. Dobra, ojciec, ojciec, coś do picia. A nie, bo jeszcze po jednym dniu wytrzymacie chyba. Ile mamy zup? Bardzo spragniony. Dobra, ja nie będę was tak torturował, chociaż jak już tak jesteś ojciec chory, żeś tyle naprzynosił. Koło wysyłamy na ekspedycję, lecimy po kolei, mama dzisiaj idzie na ekspedycję. Kurczę, jak nam się udaje grać, fajnie by było jakbyśmy wygrali. To byłaby moja pierwsza wygrana, już na pewno mamy rekord, co tu się dzieje, pragnienie, pragnienie. Głód, dobra, po 2-3 dni wytrzymamy. Mamy wodę, Mary dostaje pytanie od rana, dobra, lecimy. Bez zbędnego gadania. 2 dni powinniśmy dać radę, mam nadzieję, że nikt nam nie zginie. Dobra, samo... tam poczekaj, to nie znam... Aha, nasza matka wzięła Tom. Ted jest głodny. Ted. Dobra, niech ci będzie, już dostaniesz teraz jedzenie. Dzieciaki... dzieciaki teraz powinny przeżyć. Oby przeżyły. Dobra, dzieciaki przeżyły. Dzień 38. Głód, pragnienie, pragnienie. Dobra, dzieciaki dostają, ojciec czeka. Lecimy dalej, czekajcie. One pragnienie, głód też? Głód im też doskwiera. Dobra. O! Proszę bardzo, udało nam się zebrać jakieś z niej owoce, jednak warto było, matka wraca. Nie ma niestety apteczki, ale mamy jedzenia. Zmęczona, dobrze, nie jest chora, to jest najważniejsze, nie jest chora. Teraz tak, strudzenie, strudzenie. Pragnienie, teraz głód. Ja cię kręcę. Co ty przyniosłaś? 4 żarcia. Widzieliśmy plus 1. Kurczę, no widzieliście? O, warto było zaryzykować. Dobra, ojciec, woda. Trzymaj. Lecimy kolejne dnie. Tak, przydałaby się ekspedycja. Nie mamy niestety nic. Znów zalęgną nam się, ale dobrze, mamy strzelbę, mamy naboje. Powinniśmy dać radę. Kurde, 32 minuty już, ale ciśniemy. Co tutaj się dzieje, drodzy państwo? Nie mam pytań, pragnienie. Dobrze, damy radę. Jeszcze z jeden powinnaś przytrzymać. Kaszle. Kto wychodzi na... No, miał być chłopak, tak? Zobaczymy. Dla matki szukaj, nie dla matki, dla ojca, bo ojciec umierający, jest dzień 41. Ale ładnie idziemy, co tu mamy? Głód, pragnienie. Tylko rabi mi się, poczekajcie. Czyli tak, pragnienie, głód, a dla matki picie. Ojej, przepraszam, nie to klikłem. I ciśniemy, co może się tu jeszcze wydarzyć? Głód, a nie, tu czekajcie, kto to był głód? Ojciec głód, a ona pragnienie, na odwrót. Dobra, kolejny dzień, oby się udało. Liczę, żeby syn wrócił normalny, przyniósł co nieco. Dobra, pragnienie, po jednej wodzie dostaniecie, bo inaczej mam jeszcze większe biedy. Spragniony może się napić. Jak to było? Czekajcie, ona pragnienie i ojciec pragnienie. Okej, okay, napijecie się, to mam nadzieję, że wam to na troszkę coś pomoże. Pragnienie. Pragnienie. Powiem wam, że jak na poziom normalny daliśmy sobie zajebiście na razie radę, jest w porządku. Dzień kolejny. Ojciec się ledwo trzyma. O, coś będzie ale brudno. Głód, szaleństwo, zmęczenie, strudzenie, o Boże.
Głód. Dobra, dostaniecie po jedzeniu. Co wam mogę poradzić? Objawy będzie odnośnie promienną, ja pierdzielę, dobrze, że wziął tam. Dobrze, że wziął. Mi się wydawało, że telefon. Że wziął nasz syn tą maskę. Ciekawe, w jakim ona stanie wróci. Nie wraca, jeszcze nie wraca. Boże, ważne, że ojciec żyje, ale już końcówka, końcówka, jak sami widzicie. Szaleństwo, zmęczenie, strudzenie, ja cię kręcę, pragnienie. Masakra. Nic nie możemy zrobić, samoloty, surowce z tego, że tam... O kurcze, coś może być na rzeczy, powinniśmy dać radę. Oby wrócił. Wraca. Apteczka, nie ma. Ale nanosił tego wszystkiego, jest latarka. Kurde, ciężko będzie nam ojca uratować. Ale wrócił, wrócił, pewnie jest zmęczony, tak, głód. Dobra, każdy dostanie po tym, oprócz ty nie dostaniesz wody. Bo ważne, że naprawdę spisałeś się, człowieku, na medal. Żeś nanosił tego wszystkiego. Ty nie jesteś tylko spragniony, także dobra. Super, lecimy. Ekspedycja, no tutaj jedynie co nas może uratować, to apteczka. Dziwne, że nikt nie puka do drzwi. Nie wiem, czy też warto. Warto otwierać, gdy tylko to będzie możliwość. Lecimy. Chodzić na ekspedycję. Nikt nie jest w stanie iść. Ale lipa. No trudno, nie możemy nic z tym zrobić. Musimy czekać. Promieniowanie jest, pragnienie. Dobra, chłopak dostaje wodę. I lecimy kolejny dzień. Mary Jane martwi się, przynajmniej nic ciekawego tutaj nie ma. Jak to długo wyjdzie? Może kto komuś, no nikt nie jest w stanie iść na ekspedycję, jak sami widzicie. Nie wiem, czemu Mary Jane nie może. Ojciec, niestety. Niestety Tadziowi nie udało się przeżyć. No tutaj już będzie taka męczarnia. Onako to jest takie, o Boże, zobacz ta matkę, co jej się stało. Ręce powyginane, pragnienie. 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 A ty głód. Dobra, to trzeba wam dać po wszystkim, bo co już nic mi nie zostało ciekawego. Nikt nawet nie może iść z was na ekspedycję. Będziecie teraz umierać jedni za drugim. Przydałoby się pukanie do drzwi, bo naprawdę bym chyba otworzył. Dobra, macie po wszystkim, nie będę wam żałował. Może to samo poczucie wam się poprawi. Jest! Matka może iść na ekspedycję, jak się uda wszystko. Troszkę ją podratowaliśmy. Każdy dostał jedzenie, każdy dostał picie. I co się teraz wydarzy? Co będzie się działo? Moi kochani, może jeszcze to jest ratunek jakiś dla nas. Jest ratunek dla nas, mama znów wyrusza, ważne, że nikt nie jest chory i niech weźmie maskę. 51 dzień, ja nie wiem, czy wam się będzie to chciało oglądać, taki długi odcinek. Ja na pewno jak takie ścięcia porobię, coś w tym stylu. Wy chcecie coś do jedzenia? Nie, wy widzę, naprawdę macie wszystko pod dostatkiem. Teraz to tylko przewijać. O ja, latarka była, fuck. Ale żeście się znudzili? Dobra, ja wiem, że samoloty mogliby się pobawić, by było wszystko w porządku. Nie mamy nic do karaluchów, ale na razie nie ma ich, nie ma też much, jest ok, 53 dzień, karaluchy są, tak jak mówiłem. Pragnienie. Dobra. Po łyku wody. Spójrzcie na rozmiary, tak wiem. Dobra, trzeba trochę oszczędzać. Nie mamy sikiery, nie mamy nic, sikiery widocznie musiał ktoś zostawić na zewnątrz. O kur... Ty to już chyba nie masz co robić, kupy to ci się czasami nie chce, choroba, szaleństwo, ja was rozumiem doskonale, że jest ciężko, ale co ja wam poradzę na to? O Jezu... Cała rozpiska, czy to koniec? To koniec.